23 lipca wspominamy świętego Jana Kasjana. Jan Kasjan urodził się około 360 roku, być może w Dubrudży, obecnie na granicy Rumunii i Bułgarii. Z tego powodu uważany jest za jednego z pierwszych rumuńskich świętych. Niektórzy badacze dowodzą, iż miejscem jego narodzin była Prowansja. Początkowo interesował się filozofią i astronomią. W Betlejem poznał monastycyzm palestyński, jeszcze przed przybyciem tam świętego Hieronima. Potem przebywał w Dolinie Nilu i w Sketis. Odwiedzał wielu anachoretów i sławnych mnichów, rozproszonych po całym Egipcie. Jako wierny przyjaciel towarzyszył mu stale German. Przed 403 rokiem obydwaj udali się do Konstantynopola, gdzie święty Jan Chryzostom udzielił Kasjanowi święceń diakonatu. German został wtedy prawdopodobnie kapłanem. W roku 404 Kasjan i German wyjechali do Rzymu, zabierając ze sobą list, który duchowni znad Bosforu słali w obronie swojego biskupa, skazanego na banicję. Kasjan przybył następnie do Marsylii, był już wtedy kapłanem. Założył w mieście dwa klasztory, męski i żeński. Wyprzedziła je nieco fundacja na wyspach Leryneńskich, która powstała około roku 410. Nie wiemy, jaka była pierwotna organizacja tych cenobickich instytucji. Na nalegania Kastora, biskupa Abt, Kasjan zredagował dwa swoje najsłynniejsze dzieła. Zgodnie ze wzmiankami, które w nich podejmuje, powstały one przed rokiem 429. Przedstawił w nich rozbudowaną naukę o doskonałości mniszej i ascezie, pojmowanej jako wiedza praktyczna. Wpływ tych wykładów na dalszy rozwój duchowości chrześcijańskiej był ogromny. Potem jeszcze na prośbę papieża, świętego Leona, powstało pismo przeciwko Nestoriuszowi. Jan zmarł w opinii świętości w Marsylii około roku 435. Mimo nieprzychylnych wzmianek w tzw. dekrecie Gelazego oraz zastrzeżeń zgłaszanych przez niektórych współczesnych, Kasjan cieszył się ogromnym autorytetem. Czczony jest przez cerkiew prawosławną, zaś w kościele katolickim jest świętym czczonym lokalnie, głównie w Marsylii. Tam, w świątyni męczennika Wiktora, spoczywają szczątki relikwii Kasjana, które zachowały się nawet w burzliwym okresie reformacji francuskiej. W Marsylii uczczono go wspomnieniem w dniu 23 lipca. W kościele greckim wspomina się go 28 lub 29 lutego. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Jan Kasjan wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.